Cześć, witam w kolejnym odcinku cyklu 5 minut o. Dzisiaj tematem naszego filmiku będą haczyki do metody, czyli profesjonalnie mówiąc haczyki do prezentowania przynęty na włosie. Seria Titanium. Haczyki będą się dzielić na zadziorowe i bezzadziorowe, a konkretniej z mikrozadziorem oraz bez zadzioru. Na pierwszy ogień idzie model 506 LB. Sprawdza mi się on rewelacyjnie w przypołowie leszczy. Leszcze, tak jak wiemy, lubią się spinać. Ten mikrozadzior powoduje to, że właśnie nie mamy tych spinek. Jednak co trzeba zauważyć, no niestety nie można ich używać na zawodach metodowych. Są to haczyki tylko i wyłącznie w tym momencie do prywatnego wędkowania, chyba że jakieś zawody, przepisy stanowią inaczej. Kolejnym modelem, który omówimy, to będzie haczyk 505 LB. To jest taki sam jak poprzednik, z tym, że on właśnie jest bezzadziorowy. Nadaje się on rewelacyjnie do połowów przy zawodach wędkarskich, przy zawodach metodowych. Haczyki z końcówką symbolu LB, one się charakteryzują tym, że mają taki unikalny kształt. Ten łuk kolankowy jest wydłużony. Są to oczywiście haczyki z oczkiem, haczyki kute, więc nie możemy się tu, nie mamy prawa się obawiać o jakiekolwiek pęknięcia tych haków. Kolejnym modelem będzie model 503 BN. Model BN charakteryzuje się tym, że jest on z nieco cieńszego drutu. Również ma szerszy łuk kolankowy i jest to haczyk z mikrozadziorem. 503 BN jest z mikrozadziorem. My tutaj mamy haczyk numer 14. Ja używam go najczęściej przy połowach karasi. Również oczywiście przy wędkowaniu prywatnym, ponieważ tak jak wspomniałem, ma ten mikrozadzior, ale u mnie sprawdza się super na karasie. Następnym modelem haczyka, który prezentujemy, będzie 501 BM. 501 BM rozmiar 14, są to haczyki bezzadziorowe, również kute, bardzo mocne. Ja ich używam przy łowieniu karpi, amurów, tak? To jest taki mój faworyt przy łowieniu właśnie karpi, amurów. Kolejne haczyki to będzie 502 BM. 502 BM to są haczyki, tak jak 501 BM to jest haczyk bezzadziorowy, tak te to są takie same haczyki, czyli kute z dużym łukiem kolankowym, z tym, że one mają mikrozadzior, tylko tym się tak naprawdę różnią. Czyli również moim zdaniem karpia amury metodą gruntową zna metodę, jeżeli tylko łowimy prywatnie i możemy, czy też łowisko pozwala na używanie haków zadziorowych. Ostatnie haczyki, które zaprezentujemy dzisiaj, to będzie model 508 BM. To już jest typowa klasyka. Haczyk prosty z tym łukiem kolankowym, takim bym to nazwał właśnie klasycznym, zwyczajnym. Takie haki, jakie pamiętamy za dawnych lat, gdy wędkowaliśmy. No i tutaj on jest tak naprawdę uniwersalny. Po prostu bardzo mocny, prosty hak, który na pewno się sprawdzi w wielu wyprawach. Jego charakteryzuje to, że jest właśnie z grubego drutu, tak jak mówię, kuty i bardzo mocny. Dodatkowo pamiętajmy, że haczyk haczykiem, ale bardzo ważne jest to, na jakiej żyłce on jest zawiązany. I tutaj naprawdę hitem, odkryciem moim w tym sezonie jest żyłka Super Cup. Mam wszystkie możliwe grubości, jakie tylko są. Jeżeli jak sprawdziłem tylko pierwszy raz, jak ta żyłka pracuje, jak reaguje, to od razu zaopatrzyłem się po prostu we wszystkie możliwe grubości, ponieważ zarówno do wiązania haczyków do federa klasycznego, do tyczki, jak i takich 0,19, 0,21 do metody, wszędzie się te żyłki rewelacyjnie sprawdzają, jak również do tworzenia zestawów, czy to do bata, czy to do tyczki,
naprawdę ta żyłka w wiązaniu z tymi haczykami, naprawdę jest to rewelacyjny zestaw. Należy również pamiętać, żeby koniec haczyka był odpowiednio zagięty w stronę trzonka, czyli łuk kolankowy szeroki i haczyk zagięty w stronę trzonka, aby tworzył ten taki tak zwany model sęp, który będzie dodatkowo pozwalał nam wyholować ryby sukcesem. Bardzo dziękuję i zapraszam Was już na kolejne filmy z cyklu 5 minut o.